nie tylko członków, członkini członków nowego zarządu, ale także członkini członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Kolejnictwa. Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Mam nadzieję, że większość z Państwa otrzymała agendę. Ci, którzy mają łączność elektroniczną, to zapewne ją otrzymali. No a ci, co nie mają, to ja nie wiem, czy kolega sekretarz jest przygotowany, żeby Państwo położyć teraz na biurko. Jestem przygotowany i to bardzo proszę. Ci, którzy nie otrzymali pocztą elektroniczną, bardzo proszę. Jeszcze ktoś? Państwa nie dostał? Nie, to jest jeszcze innego. Co to jest co innego? To nie mają więcej? Nie, więcej nie tylko. Będzie to motyl, obejdzie to. Obejdzie, obejdzie. No ale to na drugi raz bardzo prosił, żeby agendy leżały przed wszystkimi członkami, członkiniami zarządu i innych władz statutowych, jeżeli będziemy się tak spotykać. Będę się starał, proszę Państwa, swoje wystąpienie oprzeć na agendzie. A jak wiadomo, dla mnie, dla nas wszystkich wiążące są uchwały, statut, uchwała ostatnia walnego zgromadzenia. W szczególności Komisja Uchwał i Wniosków, bo tam jest zawarty program działania na kadencję 2015-2018. Chciałbym Państwu w pierwszym punkcie przedstawić krótko fakt przekazania działalności statutowej towarzystwa od poprzedniego zarządu. To przekazanie odbywało się niejako na raty, dlatego że na prośbę pani księgowej poprzedniej, pani Weroniki Wrażej, przekazanie części księgowo-rachunkowej czy finansowej odbyło się 9 lutego, czyli w ostatni poniedziałek. Prawda? Natomiast część pozostała, została przekazana przedwczoraj, czyli we czwartek. Zostały podpisane określone protokoły cząstkowe z poszczególnych sfer działalności, które były przedmiotem przekazania. I zostały podpisane przez kompetentnych przedstawicieli zarządu ustępującego i zarządu przyjmującego w obecności obydwu prezesów. Nie będę mówił o szczegółach, które są zawarte w tym protokole, bo protokoły będą do wglądu wszystkich Państwa zainteresowanych, będą tutaj w zarządzie. W ogóle przyjęliśmy taką zasadę, bo chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że nie czekając na dzisiejszy zarząd, dlatego że wiedziałem, że przekazanie nastąpi z kilkunastodniowym opóźnieniem i tak na prośbę ustępującego zarządu i tak to się stało, to chciałem Państwa poinformować, że odbyło się posiedzenie prezydium zarządu, bo takie zostało wyłonione i wyłonienie tego prezydium wynika jakby z faktów, które zostały dokonane, bo wybraliśmy, jak wiemy, prezesa ze swojego grona, dwóch wiceprezesów, pierwszego i drugiego, skarbnika i sekretarza. I na pierwsze posiedzenie prezydium, które miało miejsce w dniu 4, w warunkach trochę nietypowych, ale to nie jest istotne, na mój wniosek prezydium przyjęło propozycję moją do kooptowania do składu prezydium pani Jadwigi Klaus z uwagi na kluczową działalność operacyjną towarzystwa. Bo ten temat był, to co ja Państwu teraz mówię, to mówię po prostu dla Państwa informacji i to, co będę mówił, będzie bazowane na ustaleniach prezydium zarządu, które się było 4 lutego. Jak ja sobie wyobrażam i prezydium, i będę o to prosił Państwa o przyjęcie tego, co będę teraz mówił, do akceptującej wiadomości, jak sobie wyobrażam kluczowe kierunki działania zarządu na tą kadencję. Jak już wspomniałem wcześniej, wytycznymi dla naszego działania jest statut, przede wszystkim taki, jaki jest, co jest celem zasadniczym. My, jak wiemy, nie wiem, czy Państwo chyba doskonale wiecie, że towarzystwo opiera swoją działalność formalno-prawną na ustawie o stowarzyszenia i to jest ustawa 7 1989 roku. Mimo, że jesteśmy biernym beneficjentem dotacji kierowanych do nas jako organizacji pożytku publicznego,
to z punktu widzenia formalno-prawnego my nie mamy statusu organizacji pożytku publicznego. Z tym się wiąże wiele kwestii, bo po prostu my nie mamy warunków kluczowych do tego, żeby stworzyć zalążki samofinansowania się towarzystwa. Dam Państwu przykład. Jak zadałem pytanie koleżance księgowej i kolegowi i koledze skarbnikowi, jak my sprzedajemy choćby wydawnictwa, ja nie mówię o innych produktach w cudzysłowie, które wytwarzamy, prawda? To oni nie umieli odpowiedzieć, nie sprzedajemy. A jeżeli sprzedajemy, to się sprzedaje na zasadzie coś, czy wydawnictwo, czy cokolwiek innego, za wolne datki tak zwane. No to nie jest sprzedaż. Ja wiem, ja mam tą świadomość, że my jesteśmy towarzystwem, które działa na zasadzie non-profit, czyli nie generującym zysku. Prawda? I towarzystwo swoje dochody praktycznie otrzymuje w formie dotacji czy subwencji. No i właściwie wyciągane jest to w określony sposób od przede wszystkim od władz samorządowych, czy miasta, czy powiatu, czy województwa. Rzadziej, z tego co powierzę, zanalizowałem, rzadziej od podmiotów gospodarczych działających na terenie całej powiatu. Jest ich niewiele, stosunkowo kilka. Więc po to, aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego i dalsze jeszcze z tym szanse dla nas, mianowicie na wyciąganie zleceń samorządów, na wykonywanie różnych rodzajów prac tytułu działalności publicznej i także możliwości fakturowania tych prac, prawda? To my takie szanse nie mamy, bo jest taki status, jaki mamy. I bez zmiany statutu, choćby z tego powodu, będziemy po prostu musieli działać tak, jak działa towarzystwo do tej pory. Także nie sądzę, żebyśmy mieli, i nie wiem, to Państwo mi musicie powiedzieć, bo bardzo chciałbym, żeby, jeżeli istnieje coś takiego jak Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy, czy przy staroście, przy prezydencie, czy istnieje coś takiego jak Rada Pożytku Publicznego. Z tego, co wiem z wiedzy internetowej, to taka rada funkcjonowała w latach 2012-2014. Czy już teraz jest reaktywowana? Nie wiem. Ale też uważam, że myśmy powinni tam mieć swojego przedstawiciela. Bezwzględnie. Tam się mówi o różnych rzeczach. Tam się mówi o tym, co robi samorząd powiatowy, co robią władze samorządowe. Więc wejście naszej struktury takiej rady, jeżeli ona powstanie, miejmy nadzieję, że będzie reaktywowana. Bo to zależy prawdopodobnie od nowego starosty. Teraz celem naszym, jako nowego zarządu, powinno być pozyskanie stabilnego, umownego wsparcia podmiotów gospodarczych innych niż samorządy. Nie tylko liczyć na to, że będą nas wspierać samorządy, bo po prostu budżet taki, jaki otrzymujemy samorządy, czy otrzymywała towarzystwo samorządów, nie jest budżetem rozwojowym, można tak generalnie powiedzieć. To jest budżet, który pozwala wegetować na niskim poziomie. Wyobrażam sobie też i moi koledzy z prezydium tworzenie filii towarzystwa w polonijnych skupiskach mielczan oraz ludzi z regionu mieleckiego za granicą. Jest wiele ludzi, którzy, jestem przekonany, że przy dobrej naszej akcji promocyjnej nie tylko wstąpią do naszego towarzystwa, ale będą nas zasilać. Jestem co do tego absolutnie przekonany, bo już miałem parę kontaktów z ludzi z tego naszego terenu. Stąd wyszli przed laty. To, co o czym mówię teraz, proszę Państwa, jest warunkiem absolutnie koniecznym, moim zdaniem, zdaniem moich kolegów z prezydium, do zapewnienia towarzystwu bardziej dynamicznego rozwoju jego działalności. Zresztą, jak pamiętam, taki wniosek o zmianę statutu padł na walnym zgromadzeniu i został przyjęty. Więc dla nas to jest po prostu nakaz do wykonania, do realizacji. W związku z tym, moja propozycja jest taka, w związku z pracami nad nowym statutem, aby powołać, no, wyobrażam sobie może trzyosobowy zespół, który podejmie pracę nad zmianą statutu.
Moja propozycja byłaby taka, żeby na przewodniczącego takiego zespołu powołać pana Janusza Wiźmę. Zgadza się pan, panie Januszu? To proszę zaproponować dwie osoby jeszcze. Do zespołu, który będzie bardzo intensywny. Wolałbym, żeby pan zaproponował, bo później, jeżeli się coś... Nie. Proszę sobie dobrać ludzi, współpracowników, który pan lepiej zna niż ja. Ja państwa jeszcze wszystkich nie znam. To znaczy, może było lepiej pytanie zadać, czy ktoś by był chętny. Może to sam, nie, znaczy, ktoś się sam zgłosił na przykład do tego. W takim tworzeniu. Ja zaznaczam, że będę aktywnie wspierał tą działalność. Słuchajcie, polega na tym, że statut mamy, tylko ten statut trzeba przerobić, jak to się mówi na daną chwilę. Po to, żeby osiągnąć cele, o których ja przed chwilą mówię, bardzo zarysie. Janusz. Czyli powołaliśmy zespół, panie sekretarzu. Tak. Przewodniczący. Przewodniczący Janusz Wyzina. Tak. Członkowie. Ewa Salamaga i Andrzej Kobylarz. Pani Ewa Salamaga i pan skarbnik. Andrzej Kobylarz. Wyobrażam to sobie pracę tego zespołu w taki sposób. Oczywiście ja będę konsultantem państwa na bieżąco. Ja mam trochę doświadczenia w zmianach statutu w różnych poprzednich miejscach mojej pracy. I będę państwa, że tak powiem, konsultował na bieżąco, nie czekając na finał. A poza tym swoją pracę możecie zawsze skonsultować z panią Teresą Gacek, która z ramienia starostwa, nadzoruje organizacje pozarządowe. Ona jest szefową tamtej komórki prawnej nadzorującej z ramienia starostwa te organizacje pozarządowe. Do jej kompetencji należy na przykład ocenianie przydatności statutu tych organizacji, które się tworzą. I dlatego na pewno zechce z wami współpracować. Pani Teresa Gacek. To jest bardzo cenna uwaga, bo ja miałem państwa zapytać, czy jest w naszym gronie ktoś, kto ma do czynienia z prawem cokolwiek. Albo wśród naszych członków, czy jest ktoś, kto jest prawnikiem, bo taka konsultacja będzie konieczna. My musimy mieć konsultację prawną, zanim podejmiemy dalsze działania. Nie mamy takiego kogoś. No to będziemy musieli korzystać z pani sugestii sekretarza i korzystać z usług pani Gacy. Znaczy ja wstępnie już wziąłem się za statut. Także... Ja sobie tak to wyobrażam, że... Już wstępnie. To coś jest przygotowane. Już jest przygotowane. Tak, bardzo się cieszę. Ja myślę tak, że... Nie, jedno. W oparciu o ten ramowy zakres działania, który nas czeka, wyobrażam sobie trzy grupą literacką, mamy trzy takie, dwa kluby w grupę, a także nadzór nad realizacją, proszę teraz uważnie posłuchać, bo to jest bardzo ważne, nadzór nad realizacją polityki promocyjno-ofertowej zarządu. To jest kluczowa sfera działalności, która może dać nam szansę na generowanie odpowiednich funduszy rozwojowych czy prorozwojowych. Oczywiście ja będę kolega Andrzeja wspierał, zresztą zaczęliśmy już to robić, nie czekając na ten zarząd, będę państwu informował, co zrobiliśmy do tej pory za chwilę. Drugi wiceprezes, kolega Zbigniew Wicherski, w jego sferze działania będzie nadzór odpowiedzialny za sferę organizacyjną zarządu, kierowanie klubem miłośników lotnictwa, prowadzenie strony internetowej zarówno całego towarzystwa, jak także strony internetowej grupy literackiej i będzie także odpowiedzialny za kontakty z forum organizacji pozarządowych powiatu mielskiego. Sekretarz zarządu, kolega Zbigniew Michalski, całość prac dokumentujących pracę zarządu, odpowiedzialny za pracę biura zarządu i obsługa administracyjna pracy zarządu. Członkowie zarządu kierujący i odpowiedzialni za działalność operacyjną czy merytoryczną, czyli czołg, można powiedzieć, towarzystwa. Więc koleżanka Jadwiga Klaus, wiadomo, prezes i
sfera działalności wiadomo jaka, cały klub, środowisk twórczy. Oczywiście jak pani Jadwiga zamierza organizować pracę i kogo zaprosi do współpracy, to, to my nie będziemy w to jako zarząd wnikać. Za działalność Grupy Literackiej Słowo pan prezes, kolega prezes Zbigniew Michalski też nie będę wnikał jako my, jako członkowie prezydium zarządu. Myślę, że i koleżanki i koledzy całego zarządu nie będą chyba wnikać, jak pan prezes Michalski zamierza organizować działalność swojej grupy. Będziemy wnikać na tyle, a jeszcze dopowiem i kolega Zbigniew Michalski, działalność Koła Miłośników Lotnictwa i chcę tu oświadczyć koleżankom i kolegom, członkom zarządu i także pozostałych organów statutowych towarzystwa, że pan Zbigniew Michalski został nominowany na prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa. Wiąże się to z tym, ja jestem po długiej rozmowie z panem Józefem Roguzem, którego bardzo cenię, nie tylko sprzed lat, bo także działaliśmy wspólnie, realizując wiele imprez lotniczych, ja jako członek zarządu Promloku, czyli Towarzystwa Promocji Polskiego Lotnictwa. O tym jeszcze za chwilę powiem, parę zdań. I pan Rogus, który pozdrawia państwa serdecznie, dzisiaj jest, nie jest obecny w Mielcu, jest w Choryncu na leczeniu. I przyjął moją propozycję, myślę, że państwo ją także podzielicie, żeby został prezesem honorowym Koła Miłośników Lotnictwa. I bardzo bym prosił w związku z tym kolegę Wicherskiego, żeby przygotował odpowiedni dokument, który zostanie panu Józefowi Roguzowi wręczony w odpowiedniej chwili. Wyobrażam to sobie, że albo na następnym posiedzeniu zarządu, bo to musi być zrobione z klasą i elegancko. Ten człowiek zasłużył na to, żeby został doceniony w taki właśnie sposób, jak ja sugeruję. Kolega, teraz pozostali członkowie zarządu. Kolega Krzysztof Babiarz, który nie jest obecny, jest usprawiedliwiony, bo poinformował mnie rzetelnie, że ma pogrzeb dzisiaj. W rodzinie nie jest w stanie uczestniczyć. Ale z nim uzgodniłem, że będzie odpowiadał za organizację kontaktów upoważnionych członków zarządu z mediami, o czym za chwilę. Także za kontakty ze starostwem, no to jest oczywiste, bo przecież jest asystentem pana starosty. A także za współpracę z panem Józefem Witkiem w prowadzeniu merytorycznej działalności dotyczącej wydawnictw towarzystwa. Kolega Janusz Grzdej, działalność archiwizacyjno-inwentaryzacyjna, współudział w promowaniu wydawnictw towarzystwa, a także pomoc klubom i środowiskom. Koleżanka Agnieszka Małek, współpraca z Romanem Trojnackim w prowadzeniu kroniki Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Jest pan Trojnacki? Jest. Kolega Teresa Pizik. Na życzenie kolegi Trojnackiego współpraca z nim oraz z koleżanką Agnieszką Małek w prowadzeniu kroniki. Ja przyznam się szczerze, usiłowałem parę razy kontaktować się z paną Teresą Pizik, ale mi się to nie udało. Ale to było życzenie pana Romana, które ja respektuję i tak to będzie zapisane. Kolega Józef Witek, kontakty z Radą Miejską w Mielcu. Jak już wcześniej wspomniałem, odpowiedzialny merytorycznie za politykę wydawniczą całego towarzystwa. We współpracy, na życzenie pana Józefa, z zespołem wydawniczym w składzie kolega Stefan Żarów oraz kolega Krzysztof Babiarz. Obaj panowie wyrazili na to zgodę. Kolega Janusz Wyzina, prowadzenie działalności turystyczno-plenerowej towarzystwa. Kolega Marek Zaletyński, czy jest pan Marek? Nie ma. Nie, szkoda. Kontakty z Radą Miasta Mielec jako radny. Z Urzędem Marszałkowskim, do czego się zdeklarował, bo ja z nim długo rozmawiałem telefonicznie. Ma dobry kontakt. Bardzo dobry. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie miasta Mielca i powiatu mielskiego. Kolega Józef Zaskalski. Kontakty z Radą Miasta Mielec, wiadomo, jako radny. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie działania towarzystwa. Kolega Stefan Żarow.
kontakty z organizacjami i instytucjami na terenie miasta Rzeszowa, bo tam pracuje, jak wiemy, w zakresie oczywiście działania towarzystwa. A także, jak już wcześniej wspomniałem, współpraca z panem, z kolegą Józefem Witkiem w zespole wydawnictw Towarzystwa Miłośników Ziemi Ludzkiej. Chcę jeszcze raz podkreślić, że w tej kwestii, w zakresie podziału funkcji w zarządzie, przeprowadziłem rozmowę ze wszystkimi z wymienionych koleżanek i kolegów, z wyjątkiem koleżanki Teresy Pizik, nie udało mi się, ale może się uda. I wszyscy ci wymienieni przeze mnie wyrazili zgodę na taki zakres podziału kwartorowego. Teraz, jeżeli chodzi o sposób współpracy, już przechodzę do punktu 4 agendy, sposób współpracy i komunikowania się pomiędzy prezydium zarządu a zarządem, to już Państwu mówiłem, że prezydium pracuje na bieżąco, wypracowuje informacje, te, które lub projekty uchwał, te, które wymagać będą uchwały całego zarządu. Oczywiście nie wszystko będziemy Państwu, nie będziemy Państwa zamulać bieżącą działalnością typu zakup szybek tam do, czy papieru do czegoś. Nie. My będziemy Państwu sugerować, czyli całemu zarządowi sugerować najistotniejsze kwestie, które wymagają statutowo podjęcia uchwał lub przyjęcia czegoś do akceptującej wiadomości. Tak sobie to wyobrażam. Teraz punkt 5 agendy, reprezentowanie zarządu towarzystwa na zewnątrz i kontakty z mediami. Więc tutaj, ja uważam, i to jest zgodne ze statutem, wszelką oficjalną korespondencję na zewnątrz podpisuje prezes, czyli ja. Ale tutaj ja robię furtkę. Ale także i lub członek zarządu przeze mnie upoważniony, czy wskazany. Będziecie wiosłować razem ze mną w tym samym kierunku. O to apeluję, o to się zwracam do Państwa. Ja zamierzam pracować w sposób jawny, przy otwartej kurtynie. Każde posiedzenie zarządu będzie protokołowane. Każde posiedzenie prezydium zarządu także będzie protokołowane. Protokoły do wglądu w sekretariacie przez członków zarządu. Zawsze to będzie możliwe. Oczywiście protokół z tego zarządu, panie sekretarzu, proszę sporządzić i rozesłać przed pańskim wyjazdem do sanatorium, tak żeby każdy z członków zarządu wiedział, o czym się tu mówiło. Jeżeli nie możesz dotrzeć mailowo, to proszę to zrobić przy najbliższej okazji. Albo położyć w sekretariacie do odebrania. Obawiam się, że to będzie ciężkie do zrealizowania. Mnie techniki realizacji nie interesuje. To jest moje zadanie. To jest moje zadanie. Ja nie będę kupował utyskiwań, problemów innych. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz przepraszam, godzinę miałem na to. Przekroczyłem o 15 minut, byście mi przeszkadzali. A teraz punkt drugi, dyskusja nad moim wystąpieniem. Bardzo proszę. I proszę precyzyjnie notować. Albo uzupełnienia do moich wystąpień. Bardzo proszę. Do składek. Ważną rzecz. Walne zebranie zaproponowało wnioski do realizacji przez zarząd. Ten wniosek numer 9 mówi podnieść roczną składkę członkowską z 10 na 20 zł. Tu nie ma nigdzie zapisane od kiedy. I to, żeby to mogło zafunkcjonować, my to musimy podjąć uchwałą na piśmie. I uchwała musi mówić wyraźnie, z jakim dniem wchodzi to w życie. No proszę to podnieść dzisiaj. Także, pani... że po prostu, no ja nie mam projektu uchwały, ale możemy to, ja bym zaproponował, żeby nie działać wstecz. 1 luty mówię. Nie. Między 31 stycznia a 14 lutego nie było wkład żadnych składek, więc proponuję, żeby uchwała była z dniem dzisiejszym i odniesienie składek wchodzi 15 lutego. No, to by było najrozsądniejsze, żeby nie działać wstecz. Tak. Znaczy ja tak się składa, że wpłacałam, tylko jeszcze w tamtym roku na ten rok. No. To nie, to co było w pracy. Zostaje, tylko chodzi o to, że między walnym zebraniem a dniem dzisiejszym. Nie, no pytam się, no bo takich osób wiem, że było w pewnym dniu więcej. Nie, ale było mu. Zostaje tyle, co wpłacało. Nie, bo to było jeszcze w grudniu. I wiem, że kilka osób wpłacało na ten rok. Ale było mówione, że zostaje. Ale nie lepiej dać od pierwszego dnia. Od którego dnia? To jest
zależy od nas, od zarządu, z jaką od 15 datą proszę, proszę o propozycję, teraz. Do dzisiejszego. Pewnie, że tak. Podam pieniędzy. No to już kupaj, pieszka na pieniądze. No jak, taka prawda, no trochę to nie dojdzie i podnoszę 10 zł. Oczywiście, tak, tak, zacznij do ciebie. I będziesz miał. Znaczy, najpierw uchwalmy to. Proszę o wniosek. To jest za, nie? Proszę o wniosek formalny. Ale jaki to jest wniosek? Znaczy wniosek brzmiał, że na podstawie tam statutu i protokołu komisji uchwały wniosku uchwalnego zebrania z dnia 31 stycznia, który zobowiązał zarząd do podniesienia składki członkowskiej. Zarząd uchwala składkę członkowską w wysokości 20 zł z dniem 15 lutego 2015. I teraz punkt drugi. Osoby, które opłaciły składkę członkowską za bieżący rok przed dniem podjęcia uchwały, składka nie ulega zmianie. Taka by była treść tej uchwały. Proszę Państwa, może zostawmy na razie, to są projekty uchwały. To jest taki projekt uchwały. Jakie są ulega zmiany na ten rok? Na rok, na rok 2015. Naszym panom, które są tu obecne i życzę dużo miłości. Oślepił mnie blask, że tak powiem.